Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un Momento, por favor. I wyjaśnię Ci w nim, jaka jest różnica między zwrotami hacer la compra i ir de compras. Zapraszam. Zwrot hacer la compra lub hacer las compras oznacza robienie zakupów spożywczych lub kupowanie środków codziennego użytku, jak na przykład środki czystości. Powiemy na przykład Hoy hago la compra en Mercadona. ¿Vas conmigo? Dziś robię zakupy w Mercadonie. Idziesz ze mną? Natomiast zwrot ir de compras oznacza robienie zakupów typu nowe ubrania, buty, dodatki, dekoracje do domu czy do ogrodu. Wszystko, co nie należy do produktów spożywczych lub codziennego użytku. Dlatego powiemy na przykład Voy de compras a Corte Inglés. Necesito comprarme unos pantalones. Idę na zakupy do Corte Inglés. Muszę kupić sobie jakieś spodnie. Oczywiście mamy jeszcze do dyspozycji czasownik comprar, kupować. I możemy powiedzieć na przykład Me gusta comprar cosas de buena calidad. Lubię kupować rzeczy dobrej jakości. A gdy ktoś wróci z zakupów, możemy zapytać ¿Qué has comprado? Co kupiłaś? A jeśli komuś zakupy wymykają się spod kontroli, możemy zacząć podejrzewać adicción a las compras, czyli uzależnienie od zakupów. Chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego szybko i skutecznie? Zapisz się już teraz na kolejną edycję kursu Hiszpański w 3 miesiące. Jest to intensywny kurs języka hiszpańskiego od podstaw z pakietem dodatkowych materiałów. Oprócz lekcji na żywo 2 razy w tygodniu otrzymasz gotowe notatki, audio nagrane przez Hiszpanów, dostęp do aplikacji z systemem powtórek oraz nagranie z każdej lekcji. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Un adicto a las compras lub compraólico to zakupoholik. ¿Conoces algún compraólico? Znasz jakiegoś zakupoholika? Daj znać w komentarzu. Obserwuj hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie codziennie zamieszczam ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto!